Halo, halo, widzowie, witajcie w dzisiejszym odcinku. No a dzisiaj mam dla was potężny odcineczek, bo wczoraj otworzyliśmy mnóstwo paczek za zadania i w tym dwie paczki za 50 tysięcy, paczki za wygrany draft. No i kupiliśmy przepotężnego Brazylijczyka Viniciusa do składu. Zaraz wszystko zobaczycie, zagramy też jakiś meczyk. Także co, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje, komentarze i lecimy z odcinkiem. No i teraz już lecimy z grubymi paczkami, widzowie. Weźmy taką, jeden rzadki. O! Dobra, bez ekranów, ale Francuz, Esio, Upamecano po raz drugi, proszę bardzo. Tym razem niewymienny. Może go jakoś do składu, no chociaż jak, no. Ajajaj. No ale spoko traf. Dobra, złota paczka piłkarzy premium, 80 plus gwarancja, 3 rzadkie karty, lecimy. Jest, są ekrany. Oj, no dobra, no to no. To jest jeszcze duplikat prawdopodobnie. I Araujo, nie wiem jak się go czyta, nieważne. Kurczę. A w sumie mam Neuera, no bez kitu, dobra, nie, no Quicksand, co ja mam z tym zrobić? Araujo, zapominam. Który to jest tryb? To jest przełomowych Mateuko? Czy gdzie to jest? Są ekrany. Znowu z Anglii. Walker? Kyle? Chyba Kyle Walker. Widzowie, co jest grane? Ja zawsze na początku FIFA trafiam Varana i Walkera. To już jest chyba trzecia FIFA z rzędu. Let's go! Ale oddało. Możecie nawet to na YouTubie sprawdzić, nie? Jak trafiamy Walkera i Varana. Chyba z trzy FIFA z rzędu. Na początku gry. To są niewymienne paczki, ale no do składu go damy. Dobra, lecimy dalej. 7-5 plus rzadki piłkarz. Bez ekranów, ale kto wie, może coś ciekawego. O, proszę bardzo, pod Walkera. Nie no, Szafirek, nie wytrząsam zaraz. De Bruyne do składu, maybe. Też bez ekranów niestety. Argentyna, nie, Simon znowu? Nie, no dlaczego? Dobra, znowu złota wymiana. Bez ekranów. Strakosza? Nie, kto to jest? What? Jakiś nowy, nie znam. Kolejna, napijmy się, może kawa przyniesie szczęścia, może ją wypluje na klawiaturę, kto wie? Może ją wypluje, widzowie! Nie, Hakimi. Co? Ziyech Hakimi, by the way. Nice. On ma 5 sztuczek, dalej? Tak. Jeden walkout chociaż tutaj chcemy. Come on! Są to paczki niewymienne, więc tu musi być coś do składu. Kciuki trzymamy. Mares. Ś. Mares, ś. A czemu jest walkout i jest po tej prawej stronie kamera? Powinna być po lewej, ej. Hum. W sumie ma fajne statystyki, jest trochę wolny, ale... Saul, który miał świetne widełki, ale już chyba mu zmienili. No dobra. No jest Mares, tak? Jest Mares. Pod tego Walkera. Nieważne. Dobra. Przedpaczka. Przed głównym daniem, widzowie. Przedpaczka, oby bez duplikatu. A jak ma być duplikat? Nie, w sumie niech nie ma. Albo dobra, jak duplikat to Dembele. Oho! Oho! Hazard. Siema. No hej. Spoko. Może być. I teraz, widzowie. Druga paczka za 50 tysięcy, która już no musi totalnie oddać do składu. Nie ma opcji, że nie. Mamy walkout. Nie, to jest duplikat. Nie. Nie. Werner w duplikacie. Niewymienny. Neuer. Niewymienny. I co ja mam z tym zrobić? Rapa, Neuer znowu. Patrz. Pa, no, nie zdziwiałbym się. Prawie, close. Nie, bardzo te paczki jeszcze. Oho. Ty, ekrany są.
Antony? Nie, Rafinha. Ale to i tak sporo hajsu będzie. Dobra, zarabiamy, zarabiamy na tym drafcie, widzowie. Ile taki Rafinha? Ja, ile? Dobra, kurito. No, jest. Ja. No. Rok temu przy 2-0 i po tych wylewach ta. Już było. Przegrałam. Ta. No. No, dokładnie. Nie wiem, teraz mam takie coś, że się w ogóle nie poddaję, nie? Normalnie gram co czas swoje, ciul tam, że ten. Uuuuhuhu! Paczka za 50 tysięcy, widzowie! No i takie nagrody to mi się podobają. Dobra, jak coś nagrywam, kurito, także... Możesz się drzeć, jak już trafię coś, dobra? Lecimy. Dobra. Aha, dobra, walić tego psika. Awaj, kurde, musi oddać, musi oddać. Tu jakaś przedpaczka, wiadomo. Pik, pik. Jakaś gwarancja tu jeszcze, ale to niewymienne. Oho! Finlandia? Radecki. Dobra, no to z dedykacją. Dla trenera, widzowie. Paczka na 50 tysięcy wymienna za wygrany draft. Walkout. Musi być. Są ekrany na pewno. O nie, 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 nie. Ale w środku dębele. 100%. Przecież bez samego draft, który wygrywały się nie zwraca. To nie jest zły draft. Nie, to jest po prostu niemożliwe, ty. No i moi kochani, tak jak mówiłam wczoraj, kupiliśmy Viniciusa do składu i zmieniliśmy generalnie całą drużynę praktycznie. Zostały tylko Dembele i w sumie tyle. Vinicius kupiony za 270 tysięcy, zagrałam już nim kilka... Czekajcie, bo coś mi się zaczęła gra, halo. Zagrałam już nim kilka spotkań i jest, Boże, jest po prostu przepiękny. To była moja wymarzona karta i udało mi się ją kupić w przeciągu ile? Nawet nie tydzień od wyjścia gry, w sumie to... Dajcie spokój. Ale no, tak jak mówiłam, handelek oddaję, widzowie, głównie sobie handluję teraz na tych różnych kolorkach do stadionów itp. itd. Teraz wam to wszystko pokażę oczywiście, co nam poschodziło. Super to chodzi. Malacia kupiony za 12 tysięcy, Upamecano trafiony, niewymienny, Gomez kupiony za 14, także też spoko pieniążki. No i Walker, którego trafiliśmy idealnie, tutaj pasuje do tego składu. Dembele, tak jak już wcześniej widzieliście, 47 tysięcy, teraz kosztuje około 100, więc super zarobek. Bellingham i Tchouameni. Ten środek pola generalnie troszeczkę jest, oni mają zbyt podobne sylwetki, ja wolę mieć jednego bardziej zwinnego środkowego pomocnika, także prawdopodobnie zostanie jeden z nich, a drugi zostanie wymieniony, ale to na spokojnie. No i skrzydło, na skrzydła gra u mnie Jesus i Rashford. Rashford na skrzydle tak średnio oddaje, także też będziemy raczej kminić jakieś zmiany. No i na napadzie gra Dembele z Viniciusem i to mega oddaje, a my sobie teraz zagramy jakiś meczyk. Jesteśmy aktualnie w siódmej lidze, poziom już troszeczkę wyższy, że tak powiem. Mam nadzieję, że mimo to uda się wygrać w tym meczu. Vinicius, no i mamy 1-0, ależ to jest misiaczek. A ta jego fryzura to już w ogóle tak świetnie wygląda, Vinicius, w tej FIFA, że to jest coś pięknego. Niestety przeciwnik szybko odpowiada, mamy 1-1. Zapowiada się ciekawy mecz. Niestety przegrywamy 1-2, 2-1. Jest, tak. Lucas Moura. Vinicius! No i oczywiście mamy brameczkę 2-2, ależ piękny skup ten tym winim. I lecimy, widzowie, lecimy po wygraną tutaj. No ale przeciwnik znowu szybko odpowiada i znowu przegrywamy. Ładna akcja. No niestety przegrywamy w tym meczu, nie udało się wygrać, ale myślę, że tak spoko spotkanie, no i Vinicius strzeli dwie bramki. No ja po prostu handlu, jak wam mówiłam, to tutaj mam jakieś rzeczy, które nam się kolejne sprzedały i tak jak widzicie, to są chore ceny tych kart. Ja je kupuję po naprawdę niskich cenach, niestety wam teraz nie mogę pokazać, bo się nie da, nie wiem czemu, powinno się dać, ale się niestety... Nie da, no ale no, tak jak mówię, czerwony, niebieski, czarny, jeśli chodzi o kolor krzesełek, miotacze ognia, zimne ognie i to są rzeczy, które najlepiej chodzą. No i oczywiście kolor bramek.
Polecam handlować na tym, bo ja wczoraj miałam 700 końców. Budzę się rano, jest ich ponad 30 tysięcy, więc pokrzem totalny. Ja Wam też bardzo dziękuję za oglądanie. No i co, widzimy się w następnym odcinku.